witamy w kolejnym odcinku. Śliwa w pełni. Dzisiaj Piotr się stresuje, nie my. Nowy kombajnista. Nowy kombajnista, niech się łodzie pomaga. Niech coś ma, pomaga nam, to niech ma coś od życia. Niech ma ten zaszczyt, że każda dziewczyna w Śliwa się oglądała za kombajnistą. To niech i Piotr już to poczuje. Flanelę założył w kratę. Może tak. Która się u nas na wsi za nim obejrzy. Tak. Kosimy wilejkę u nas. Już tyle w zbiorniku, ładne ziarno. Lepiej sypie od tamtego. Tam zwierzyna zrobiła swoje jak zawsze. No a tu wilejka. Fajnie ładnie wygląda po centrali. Może zbiornik będzie dobrze. Pszenice nie oddały w tym roku. Nie. Z chłopakami rozmawiałem też na w okolicach. To sama mówi, jak piątkę u nich złapie, tak samo to będą się cieszyć. Nie ma rewelacji. U nas gradobicie obiło. No, u nas to w okolicy czterech się kręci. W okolicy czterech się kręci, ale to nie jest kurwa rewelacja, ale nie ma tragedii, no inny, chłopaki po burzy mają po 300 kg z hektara, a tu natura poskąpiła, że grad zrobił swoje i tyle. Drzewa była mało, wszystko. O, dokładnie. Można by kiedy jechać, zobaczyć, pokazać ten las, jak jest. Pojedziemy, bo Mateusz mnie ten z Rębieszczyc zapraszał, te co mają gospodarstwo tego. A, ten co... Nie, to 300 kilo z hektara. Tak, co u New Holanda, wąskiego kukurydzy kosił New Holanda. No. Tego Brad Rafał, starszy, tak. A Mateusz kosił. Ładne ziarno bez plewy to. Piotruś kosi. Tak jak samo mówi. Chłopak by się oduczył polić, kurwa, jakby cały dzień na kopalni jeździł. Każdy kamyczek to jest na rentgen. Piotruś, kurwa, ten. Nie wiem, zapomniał jak się oddycha nawet. Taki stres. Dobrze, dobrze, niech się chłopak uczy. Tu się poduje, także... Babcia z wujkiem Bogusiem. Pogoda dopisuje 31 stopni, 13,5 pszenica. Zobaczymy, ile wilejka będzie miała.
kosiarką z Bogusiem z tego, ze stodołku zaparkował. Rusek już w schopie nie mógł podnieść kurwa rotacyjnej. Tak, o. Sypie z hektara, to można jechać szybciej. Szkoda czasu. Co? Po co się tak idzie? Nie no, bo on będzie miał co robić. Jacka równe w miarę te kola się zrobiły, nie? Ale ciapek to myślałem, że ZFP już postawi kurwa koła na do góry nogami. No chociaż tyle. Chociaż tyle, że ten łącz się oko, kurwa. Udarka też jest czysta. Co? Udarka też jest czysta. No udarka to jest, udarka naprawdę. No, tam będzie chyba najlepiej sypało, bo najlepiej wyglądało wcześniej, wiesz, jak rosło, nie? Jakie kurwy latają, pan. Dzisiaj to coś się tak srać na dół. No, bo gorąco. Nie poczułeś pewnie. Nie miał czasu, który no. Ale wiesz, jak zaczęło mnie chodzić, jak mnie zaczęło spędzić, to już kurwa myślałem, że nie wytrzymał. No, no jest spoko. Przejebany. No jak mówię, rewelacji nie ma. Tu jest 85 jarów dokładnie. Mamy pierwszy zbiornik i tyle. Jedź, Stachu, jedź. Ale ściernia ładnie wygląda, ogólnie łan fajnie wygląda. To wilejka słabiej sypie. Jakby to była taka pszenica normalna, to kurde, byłaby petarda. Uwaga. No, posuń się. O.
i suchy, jak już się zbory, że nalewało i zrobiło robotę to. Bez dwóch zdań. Widły założymy. Czego? Z całego tego hektara? Tak, no. 3 tony gdzieś, ale ziarno ładne, co? Tu jest, tam jest jeszcze, to jest do wilejka trochę dosypana. To wilejka jest piękna, piękne ma ziarno, kurde. No, gadzina zniszczyła, ale lepiej wilejka sypała. Bo zbiornik był i trochę. Teraz się kręci. Uj, coś się zjebało z skrzynią. A nie z tym? Mi się wydaje, że z pompą. No. Tak go mówiłem właśnie, nie? Ale szkoda, po tym turem to nie da. Szkoda, nie ma co. To wiesz co, może plandekę rozłożymy i Big Baga włożymy na plandece i chuj będzie stał na razie, no. I ja przykryję go plandeką i tyle. Mi się wydaje, że to słychać, że gorsze tak jakby tam wiesz, na pompie masz tę nakrętkę, nie? I one się lubią odkręcać, już mi kiedyś tak mówił właśnie. Bo to jak... Co? Ale tak nagle? No powiem ci tak, ja to łupię, brałem wiesz, jak jechaliśmy, wałek był włączony, nie? No i wziąłem większe obroty i mówię, to tak ciężko ma, nie? No i wiesz, włączyłem wałek i tak zachrubotało, nie? Czy nie to, że tak było, że jebnięcie, że jakby się coś zjebało, nie? Tylko było chrupnięcie, takie właśnie chrupnięcie delikatne. No i wyłączyłem wałek, to pojechałem, no i baloty normalnie, wiesz, przetransportowałem. I dwa ostatnie baloty, jak już, wiesz, brałem to, już zaczęło tak chrubotać właśnie ten, jakby się odkręciło. Wam się kręci. Mi się wydaje, że ten wałek, wiesz, od załączania czy ta zębatka na pompie, mi się wydaje, że mogła się odkręcić. Kręci się? No. Coś się w skrzyni zjebało. Kurwa ma. Tylko co? Wyje, pompa strasznie wyje, żegocze. Teraz
jak... Nie zawsze. No nie. Widzisz? A bo łożysko jego. Myślisz, żeby łożysko jego? Jak jest ciśnienie, idzie? Albo nie daj Bóg, żeby się pompa odkręciła. Widzisz, jak idzie? Tu jest wyłączone z ruchu. No. Chuj, trzeba 60 rozbierać po ogniwach. No chuj, zło. Co tu się wydarzyło? Wszystko ładnie, pięknie, a ja mam Big Bag na podwórku. No właśnie. Ja pierdolę. Chuj, złapiemy tak na ten rozrzutnik i tyle. No ja wiem, że na rozrzutnik złapiemy, ale... Ale nie ściągniemy potem. Ty, to wiesz co, może ja tu podjadę z boku, słyszysz? Tak podjadę i tu położymy ten, dwie palety i tu położę Big Bag i potem się przykryję, no bo coś innego. Bo nie ma innej możliwości. Paleta obok palet, uważaj. No to nie ma jednej. No jakby to zrobić. Uwaga. Gdyby to było tak wysoko w miarę, to by dużym traktorem by to... Paleciakiem. No na razie chuj, zostawimy plandekę, mam tą nową, to się przykryje i już no. A potem się będzie myślało, jak się skosi, jak skończymy żniwo. Że tu postoi 2-3 dni w Big Bagu, to mu się nic nie stanie. Podjadę tu gdzieś, w tym miejscu gdzieś tu podjadę kombajnem, żeby rurą sięgnąć i już. Do Big Baga. No i nie ma wyjścia, no. Dawaj, postaw paletę na palecie i spróbujemy. Tutaj postaw na górce. I tym paleciakiem najwyżej to weźmie. No, to nie zginie. Tam się przykryje, to jeden dzień postoi, czy dwa, to chuj. Tak trzeba wziąć, a tu pod Piotrów. Jeszcze jedną paletę kłaś? Kładziesz jeszcze jedną paletę? No będzie najlepiej. Ale będziesz miał na przykład na tyle? No na drugą. Na drugą nie, no to musisz na bok położyć, bo tu jest druga. Bo to tak, żeby paletę... No ale tu masz dwie jakieś. Co? A, to jest podest. A tamta... Mamy na to i tutaj jeden Big Bag i próg. Gdzie? To gdy... Aha, jak tutaj się wjeździ. No 60 odjedziesz i tamtędy odjadę. I wózek się przestawi. I tu wstaw jadę. Nie, ja wjadę dookoła, tu zajadę. No dobra, to jeźdź. To tutaj... Tylko 60 cofnij. No i tak, moi drodzy, jeszcze się tur zjebał, jesteś tur. Pompa w 60 jesteś. Aby tylko pompa.
Pomóż rurę, bo ziarno było. Weź pomóż, pchnij rurę, bo ziarno było w niej. Ziarno było w rurze i weź pchnij rurę, żeby wysunęło. Się drugiego rozetnie, tak samo i już najwyżej. Najwyżej tego drugiego też się tak rozetnie i chuj. Czekaj. Może tego drugiego też rozetniemy? Nie, już tu więcej nie. Ale drugiego rozetniemy. Może drugiego też rozetniemy. I co, ziarno nawet jest. No ładnie. Ale super. W najgorszym momencie się zjebało. Czy czujesz, że... miałem wywozić, jeszcze mam do kruszenia pijakową kosiarką. To czujesz, że dzisiaj przy piwku wieczorem będziemy teraz zbierać. Ja cofnę trochę. Nie masz tam nożyka? Trzeba by to odciąć. Dobra, ale... Jest? No, on jest naostrzony jest.
pierwszy rozładunek mamy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurwa. Czekaj, Staszku! Ale... Dobra, będzie chyba. No może, że jeszcze tyle dosłownie. Tylko trzeba uważać kolennie. Co? No. No, nie ma innej opcji. No i dobra, do przodu. Jeszcze raz! Dobra, będzie, Stachu! No i mamy na kupce. Tak, o chuj, poobrywało. Dobrze jest. No i mamy na kupce, także jest pełen sukces.
No. Otwórz to tyle, pijanie. Ty, czekaj! No, dawaj! Pełen sukces. Jak widzicie, my działamy jeszcze. Oporowo kosimy, bo jest na tyle sucho. No ale niestety na pierwszą w nocy zapowiadają deszcze u nas. No także trzeba łapać póki się da. No i taka sytuacja u nas. Oporowo, całodobowo pozdrawiam.